Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się co jakiś czas, żeby porozmawiać o książkach, a także o innych ważnych rzeczach. I dzisiaj będzie o innych ważnych rzeczach, mianowicie o tym, co ja napisałem wczoraj i dzisiaj. Mamy dzień 18 listopada, żeby było jasne. Mamy dzień 18 listopada, nie wiem kiedy to będzie puszczone, ale ja dzisiaj o tym opowiadam. Bo zrobiła się kontrowersja, proszę Państwa, po moim wykładzie w Akademii Wnet i ja nie wyjaśniam żadnych kontrowersji i nie będę się tłumaczył z niej. Natomiast musimy sobie wszyscy uświadomić pewne rzeczy. Zacznę od takiego rozwarstwienia, ponieważ ta kontrowersja zrobiła się z pomieszania sfery psychologii ze sferą biznesu. Być może to jest moja wina, że ja nie dość klarownie tłumaczę. Natomiast dlaczego psychologii? Proszę Państwa, ja siedzę całymi dniami w zasadzie sam. A jak spędzam czas z rodziną, to zajmuję się sprawami rodziny, a nie sprawami zawodowymi. I jak bardzo rzadko wychodzę gdzieś do ludzi i z nimi rozmawiam, tak jak to się zdarza przy okazji wykładów wnet, to są zawsze ciekawe, inspirujące dla mnie rzeczy, to ja potem pisząc różne rzeczy odnoszę się do tej sytuacji, w której brałem udział, bo muszę mieć jakiś punkt odniesienia, nie mogę pisać w próżni. No więc jeżeli ja coś piszę o ludziach, których spotkałem i nawet ich wymieniam z nazwiska i nie zgadzam się z nimi albo zgadzam się trochę, to nie znaczy, że ja ich atakuję, tak? To nie znaczy, że ja potem muszę ich przepraszać albo za coś dziękować i że ja nie mogę sobie pozwolić na polemikę z tą sytuacją. Zwłaszcza, że inspiracja to jest coś takiego, że wychodzimy od punktu, który pozornie niewiele znaczy i od słów, które pozornie niewiele znaczą, ale dzięki temu, że one są pewnym wytrychem, odkrywamy różne sytuacje obciążone znaczeniami. No i tak było tym razem. Ta sytuacja, kiedy ja zostałem tam zasypany tymi pytaniami i tymi sugestiami, że może nie powinienem postponować bohaterów i że to tak nie można pisać. No więc proszę Państwa, to nie jest tak, że ja ze swojej pozycji nikomu nieznanego blogera mogę komukolwiek zrobić krzywdę. A już na pewno nie mogę zrobić krzywdy żadnym ugruntowanym, pilnowanym, bo to trzeba wiedzieć, że to są sprawy pilnowane, żadnym pilnowanym, pilnie strzeżonym i podlewanym przez rozmaitych ogrodników narracjom i kwiatkom, które na tej rabatce rosną. Ja nie mam takiej kosiarki, żeby to wszystko pościnać. Więc kiedy przychodzę gdzieś i mówię, wykładam tę moją wersję wydarzeń, która nie jest przecież zawieszona w powietrzu, opiera się na jakichś tam tekstach źródłowych, to chciałbym, żeby nie polemizowano ze mną za pomocą tego kowalskiego młota, który bardzo łatwo się ściąga ze ściany, bo on wszędzie wisi jak w porządnej remizie, że jest ugruntowana wersja wydarzeń, na przykład zadekretowany opis zamachu na prezydenta Narutowicza i udziału różnych ludzi w tym zamachu. I ja muszę po raz, nie wiem z jakiej przyczyny, polemizować z tymi głupstwami, mimo tego, że mam dobre argumenty na swoją własną wersję wydarzeń. Znaczy nie moją własną, bo to jest wersja, która jest znana wielu ludziom, ale oni o niej nie mówią. Więc ja rozumiem, że ktoś się przyzwyczaił do pewnych okoliczności, tak? I do pewnego sposobu myślenia albo też przedstawiania faktów. Ale to nie znaczy, że ja mam się z tym liczyć. Bo ja nie przychodzę po to, żeby takie rzeczy brać pod uwagę. To też jest ważne, dlatego że no, troszkę demaskuje tą formułę, w jakiej my się obracamy, prawda? Fajnie, wszyscy są zadowoleni, ale lepiej, żeby prelegent nie szarżował za bardzo, bo komuś może być przykro. Proszę Państwa, mi też czasem bywa przykro i ja mam taką metodę, że tego nie okazuję. To dobrze robi każdemu, myślę. Dobrze by zrobiło. Mi na przykład dobrze robi to, że ja nie okazuję momentów, kiedy jest mi przykro i staram się, żeby nie zadręczać ludzi tym, że czuję jakiś dyskomfort psychiczny z jakiegoś powodu. Więc proszę Państwa, nie po to człowiek wygłasza te prelekcje, żeby musiał się mozolić z tym błotem medialnym, którym ta historia nasza jest pooblepiana.
Konsekwencje tego mojego tekstu i kolejnego tekstu, który napisałem dzisiaj, są dla mnie zaskakujące. Jeden z kolegów napisał rzecz, która mną absolutnie wstrząsnęła. Mianowicie napisał, że tych książek jest za dużo, które ja wydaję i no, ludzie, którzy komentują na blogach, nie mają czasu zwyczajnie ich czytać. W związku z powyższym no, są trochę zwolnieni z obowiązku dyskutowania o zawartych w nich treściach. Proszę Państwa, ja oczywiście nikogo do niczego nie zmuszę. Nawet nie będę nikogo namawiał. Ale jak słyszę taki argument, że moje książki są nieprzeczytane, bo nie ma na to czasu, to po prostu wychodzę i trzaskam drzwiami, dlatego że te wszystkie fałszywe narracje, z którymi walczymy, które są naprawdę bardzo perfidne, jak one są łatwo dostępne, prawda? I one się pojawiają na naszych blogach i z nimi można polemizować, prawda? Bo nie trzeba czytać tej cholernej książki, którą Corylus napisał, prawda? Bo można sobie ściągnąć coś z sieci, o tym podyskutować i jest fajnie. I też można pokorzystać z tego, z tej koniunktury, która wokół tej gawędy jednej czy drugiej jest nakręcona. Proszę Państwa, no takie postawienie sprawy unieważnia mnie jako autora. Chciałem zwrócić uwagę. Unieważnia mnie jako autora i unieważnia mój produkt, który jest po prostu, jest go za dużo. Proszę Państwa, nie mogę po prostu, aż mnie tu coś dusi. Jechałem metrem, wszędzie Bonda. Dziewczyny książki w rękach, mróz albo twardoch, tak? Do Biedronki idziemy, Krajewski. A ja słyszę argument, że za dużo tych moich książek jest i przez to koledzy nie mają czasu ich przeczytać? Cóż ja mogę? No, proszę Państwa, ja nikogo na czytanie swoich książek namawiał nie będę. Ja mam taką metodę, że prędzej będę zniechęcał niż zachęcał. Stosowałem to z powodzeniem dawniej i będę stosował z powodzeniem dalej. Ponieważ wszystkie inne metody, które próbowałem zastosować dla zwiększenia sprzedaży swojego produktu, niestety się nie sprawdziły. Bez względu na to, ile życzliwych osób otacza akurat Klinikę Języka i jej produkty. To musimy sobie z tego zdawać sprawę. Widzimy różnicę i pomieszanie psychologii z biznesem, mam nadzieję. Spróbujmy to oddzielić. To znaczy, spróbujmy to oddzielić. Ja chciałbym, żeby Państwo nie brali tych moich słów do siebie. Że ja tutaj do kogoś to osobiście mówię. Nie wymieniam ani ników, ani nazwisk. Chodzi o to, żebyście Państwo zrozumieli, że ja mam magazyn książek, które się bez Państwa nie sprzedadzą. Po prostu. A jeżeli ja mam te książki w magazynie i one tam mają leżeć, to ja wolę, tak jak dzisiaj napisałem, napisać inne książki i z tymi innymi książkami poszukać innej publiczności po prostu. Bo jeżeli moja publiczność wysiada przed tą treścią i mówi, nie mamy czasu tego czytać, bo mamy inne jakieś rzeczy do robienia, ja to rozumiem, albo inne jakieś teksty do czytania, ja to też rozumiem. Bo każdy ma swoje życie, ja jestem tylko jakimś drobnym tego życia elementem, pewnie niespecjalnie absorbującym. No ale ja też muszę różne decyzje podejmować, po to, żeby ocaleć. Więc proszę Państwa, naprawdę ja rozumiem, że Państwo nie macie czasu czytać tych książek. Ale jeżeli nie macie czasu czytać tych książek, to mi się nie powołujcie na blogu na Baliszewskiego, no, którego macie czas czytać, prawda? Albo na inne jakieś autorytety, które akurat raczyły coś wydać. Nie powiem, że to jest nie fair, dlatego że ja ostatnią rzeczą, o jakiej myślę, to jest ingerowanie w jakiekolwiek prywatne sprawy moich czytelników. Ja mam cały wachlarz metod, które mogę zastosować, żeby z tego impasu i z tej pułapki się wydostać. Nie nastąpi to szybko, z różnych przyczyn. No jest koniec roku, mamy tam różne terminy, trzeba wydać trzeci tom baśni, który trzeba będzie poprawić. Nawigator za chwilę powinien się ukazać. Komiks, mam nadzieję, przyjedzie w tym tygodniu, ale ta sytuacja, która się
zdemaskowała mimowolnie i bezwiednie dla wszystkich, no skłania mnie do tego, żeby skonstruować inną ofertę dla innych ludzi. Po prostu. Dlatego, że jeżeli ta treść, o której ja mówię i którą ja proponuję i kontrowersje z tym związane i trudne pytania pozostają bez echa i bez odpowiedzi, bo są jakieś inne sprawy, ja rozumiem wszystkie sprawy, natomiast nie rozumiem przywoływania Baliszewskiego, no to cóż ja mogę zrobić? Ja, proszę Państwa, jutro będę kontynuował ten wątek, dlatego że Tomek Bereźnicki przed samym moim wyjazdem tutaj przysłał mi taki link do książki, którą dostał w gratisie w Biedronce. Dostał ją w gratisie, bo była tak nędznie wydana, że się folia z okładki odklejała i po prostu nazwanie tego, pardon, syfem, to jest w ogóle komplement. Była to książka Marka Krajewskiego pod tytułem Dziewczyna o czterech palcach. Jest to książka dokładnie o tym, o czym w sobotę mówiłem w Akademii Wnet i o czym pisałem wczoraj i dzisiaj. O zamachu na prezydenta Narutowicza. Wypełniona w całości tymi wszystkimi zadekretowanymi, powielanymi kłamstwami, do których dostęp musi być bardzo łatwy. Żebyście sobie Państwo mogli podyskutować o kontrowersjach, czy Niewiadomski był porządnym człowiekiem, czy też może nie. I żeby ludzie kompletnie sfiksowani i oczadziali mogli mu zapalić świeczkę na grobie. Po to właśnie jest Krajewski i jego książka Dziewczyna o czterech palcach. Po to wszystko się unosi wokół nas w przestrzeni publicystycznej, żebyście Państwo mieli łatwość ściągania tego i infekowania tym naszej platformy. Tak to wygląda w mojej ocenie biznesowej. I proszę tego nie brać do siebie. Tak jak ja nie biorę do siebie różnych uwag, które czasem może sprawiają mi przykrość, ale tego nie mówię i nie okazuję. Staram się jakoś z tym żyć. Tak jak mówię, muszę skonstruować nową ofertę. Ta oferta raczej na pewno powstanie. Będzie ona wielowymiarowa. Mówiłem już o produkcji audio, która mam nadzieję powstanie. Rozmawiałem z Andrzejem Ciborskim, który jakieś tam deklaracje złożył, ale akurat gdzieś tam biegł, więc też nie dręczyłem go za bardzo swoim telefonem. Czekam na jakieś jego maile, decyzje i konkretne informacje. A ja muszę zrobić coś innego po prostu. Jeszcze nie powiem co. Coś innego, zaskakującego i co odmieni trochę te niekorzystne koniunktury, które mamy teraz i co będzie takim wyjściem do trochę innej publiczności. Bo priorytetem w naszej działalności jest sprzedaż książek. To, że wszyscy się jakoś tam bawimy, jedni dobrze, drudzy świetnie, a inni trochę mniej dobrze na tych blogach, to jest wartość dodana. Natomiast priorytetem jest sprzedaż książek. Dlatego bardzo proszę, żeby nikt nie pisał, że nie ma czasu czytać tych książek moich. Jeżeli ich nie ma czasu czytać, to niech ich po prostu nie czyta. Ale niech o tym nie opowiada, bo nie ma żadnego przymusu czytania tych książek. Ja nie przychodzę do nikogo i tych książek nie wciskam. Ja mam ofertę, którą ogłaszam w miejscu publicznym do tego przeznaczonym. A jeżeli jestem na targach, to miejsce na targach jest przeze mnie zapłacone. I mam święte prawo tam być. Do nikogo z niczym nie wchodzę. Nie jestem akwizytorem, nie jestem domokrążcą, nie jestem gwiazdą publicystyki, nie jestem agentem wpływu. Usiłuję powiedzieć coś, o czym nikt inny nie mówi i naświetlić sprawy tak, jak tego nikt inny poza mną nie zrobi. Jeżeli to już Państwa znudziło, to ja to rozumiem i mogę powtórzyć to, co już powiedziałem przed chwilą. Skonstruujemy nową ofertę dla nowej publiczności. Ja rozumiem, że to wszystko może się przejeść, że nawet jeżeli ktoś jest tak dynamiczny jak ja i wymyśla te wszystkie rzeczy, jest tego coraz więcej, 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 no to następuje zwyczajne takie zablokowanie bodźców, tak? I już każdy wie, że będą coraz to nowe sztuki, ale już go to nie interesuje i fajnie było popatrzeć, jak tam kulawy chodzi w jedną i w drugą stronę, bo to bardziej się wydaje interesujące. Więc kulawych chodzących w jedną i w drugą stronę jest całe mnóstwo. Polecam książkę Marka Krajewskiego Dziewczyna o czterech palcach. Jedyne 40 zł z odłażącą folią.
na najgorszym papierze. Socjalizm i śmierć 52 zł, 12 zł drożej, folia nie odchodzi. Też nie będę słuchał uwag o tym, że książki są za drogie. Naprawdę, nie będę słuchał takich uwag. I nie przecenię tego. Wrócę do nawigatora. Nawigator musi zostać zamknięty. To już wiem na pewno. Przy tym stopniu uszczegółowienia treści nie wycofamy się, nie obniżymy poziomu i nie zaczniemy drukować tam żadnych dyrdymałów po to, żeby ocalić tytuł. Nie ma to sensu. Zamkniemy to, dlatego że to, co mamy dzisiaj w publicystyce, na rynku treści, na rynku książki, w polityce, czyli triumf tych wartości, na które czekaliśmy, tych jakości, czyli tej tak zwanej prawicy, jak zwał, tak zwał, konserwatyzmu, coś tam, no, szerokiej publiczności te formuły, które są dostępne, wystarczają. No, my jesteśmy w tej trudnej sytuacji, ja, państwo też, jako odbiorcy, że nam to nie wystarcza, tak? Nam to nie wystarcza. A nie ma z kolei, dla mnie to jest z kolei taki ambaras, że kupujących nie ma aż tylu, żebym ja się pozbył nakładu od razu. Takie miałem złudzenie, kiedy wydawałem pierwszy tom baśni. Wydałem tego 3000 i myślałem, że sprzedam to bardzo szybko. Taka silna wydawała mi się ta koniunktura. Niestety ona już taka nie jest, dlatego że te moje demaskacje są zbyt głębokie i ludzie nie chcą tego słuchać. Dokładnie jak ta starsza pani w Akademii Wnet. Ludzie już tego nie chcą słuchać, oni chcą się zatrzymać w pewnym momencie i celebrować oraz uprawiać wzniosłą rekapitulację treści, które im są podawane w czasie świąt państwowych i kościelnych. I tym się powzruszać. Natomiast no, przy tym wszystkim cały czas jest dostępna ta kontrowersja, którą uprawiają ludzie związani z lewicą. I tak zwani popularni autorzy, którzy zachowują się jak toreador z muletą, tak? A bykiem są ci biedni ludkowie, którzy wychodzą i bronią Niewiadomskiego, bo to szczery patriota. I lecą na tą muletę jak oszalałe byki, potem się okazuje, że to wszystko inaczej wygląda, a tu ktoś jeszcze coś wbija im w kark i robi się kłopot. No więc musimy tych pułapek unikać, proszę państwa. Ja ich uniknę, choćby nie wiem co. Po prostu nie dam się nigdzie zepchnąć, nie zostanę z pełnym magazynem i nie będę się spowiadał i tłumaczył z moich decyzji, ani z moich ocen sytuacji, kiedy dochodzi do jakichś moich publicznych występów. Nie ma mowy. Nie ma mowy. Dziękuję państwu bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia.